Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Witam was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Słowa, które chcę dziś wam powiedzieć, to nie są słowa nienawiści. To jest czysta prawda, zgodnie ze słowami świętego Pawła. Może jest bolesna, ale mówię to tylko dlatego tak mocno, żeby to do was dotarło. I są to słowa przestrogi, przestrogi do opamiętania się. I w razie draki, żebyście uciekali od wilków. Tak więc posłuchajcie. Potomkowie Judasza zasiadający w polskim Sanhedrynie Episkopalnym, a którzy to są dziedzicami klątwy, krew na nas i na nasze dzieci, na nasze syny, mają ten krew na rękach dziś, gdy sprzedali Chrystusa, a Jego prawo zamienili na zaszczyty, władzę i judaszowe srebrniki. Dla Bożego prawa oddaje się życie, a nie zmienia je pod siebie. Jednak episkopat w Polsce pod kierownictwem Judasza, niby to prymasa Polaka, Gondeckiego i tak dalej, powtarzają tę samą historię w czasie ostatniej próby Kościoła. My nie mamy króla poza Cezara rządowego, czyli niby to prezydenta, który nie jest moim prezydentem, Andrzeja Dudy, Morawieckiego, Niedzielskiego, pod kierownictwem rabina Dudricha, zwanego Kajfaszem. Polak, Gondecki i ta cała świta Judaszy tworzą wam nowy kościół, synagogę szatana. Gdy Jezusa sprzedali za 30 srebrników, a wy wszyscy śpicie, nawet się nie odezwiecie. Tylko nieliczni wołają innym głosem. A Bergoglio jest to grób pobielany. Trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Ci, którzy idą za Jego głosem, będą takiego samego ducha i tak samo zepsuci w środku. Pełni trupi kości. Siedziba Antychrysta już jest w Rzymie. Żeby się tam dostać, musicie mieć Jego znamię z Apokalipsy i specjalny zielony paszport. Taki zielony, wiecie, pacza mamy. Orzeczenie, jakie daje nam episkopat w Polsce i kongregacja, są warte funta kłaków. Wszystkie sprzeczne prawu Bożemu, prawu Kościoła i Ewangelii. Nie stosujcie się do ich praw, bo są to prawa talmudycznych Judaszy, którzy krzyżują Chrystusa, mistyczne ciało Jego. Oto jeden ewangeliczny przykład, by wam to udowodnić. Dzieje apostolskie w rozdziale 17 mówią, gdy sprzedaje się chrześcijan Żydom, to tę sprzedaż odczuwa sam Chrystus, gdyż myśmy Jego ciałem i członkami, w Nim się poruszamy i jesteśmy. Zobaczmy dziś, co się dzieje w Kościele Chrystusa. Sprzedano prawo Boże za obostrzenia i limity. A teraz posłuchajcie dobrze, kim są ci, którzy wdrążają prawo Cezarów rządowych do Kościoła Chrystusa i wymuszają je na owieczkach. No to posłuchajcie. Każdy jeden człowiek ochrzczony jest własnością głowy, czyli Chrystusa. Przynależąc do tej głowy Kościoła, jest w jedności z Chrystusem. Jego ciało jest świątynią dla Ducha Świętego. Świątynia ta jest duchową siedzibą dla Ojca, Syna i Ducha Świętego. Świątynia ta, którą jest nasze ciało. Świątynia ta potrzebuje chleba życia, jakim jest sam Chrystus w Eucharystii. Jego ciało jest pokarmem na życie wieczne, gdyż jest to ciało zbawcze. Wszyscy członkowie ciała, którzy przynależą do głowy Chrystusa, mają równy dostęp, nieograniczony i niepodzielny poprzez podziały na limity w Jego Kościele. Każdy jeden, który w najmniejszy sposób ograniczy dostęp do tego chleba życia i sakramentów, jest przestępcą i zabójcą dusz. Dopuszcza się zbrodni na mistycznym ciele Chrystusa i Jego członkach. Ci, którzy każą wiernym niezaszczepionym w ilości procentach pozostać poza drzwiami świątyni lub czekać na swoją kolej, to są ci, co wyrzucili Chrystusa ze świątyni, sprzeciwiając się nakazowi Pańskiemu.
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Jednak nie wszyscy, jak widać, bo mamy pewien limit. Tacy to najemnicy nie służą Bogu, tylko Cezarom rządowym. Chcąc pogodzić prawo Boże z prawem Cezara, są jak Judasz, który służył Chrystusowi dla nędznego zysku, podbierając trzosa mamonę. A w trudnych chwilach, gdy wyczuł niezły zysk, jaki dziś mamy, sprzedał go za 30 srebrników. A cóż na to święty Paweł? Ku przestrodze powie nam tak. I jeśli jesteście wierni Ewangelii i jej słowom, to powinniście się zastosować do tego. A mówi tak. Apeluję do was, bracia, abyście uważali na tych, którzy powodują podziały i stwarzają przeszkody sprzeczne z nauką, której was nauczono. Unikajcie ich, bo takie osoby nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale swoim własnym apetytom i łagodną rozmową i pochlebstwami zwodzą serca naiwnych. No tak, ilu to naiwnych dało się zwieść? Święty Paweł mówi, by nie robić w Kościele żadnych podziałów. Ale co tam? Dla niepolskiego episkopatu to żaden problem. Panu Bogu ogarek, a sobie świece. Był jeden ołtarz, co tam? Może być i drugi. Nie było podziałów, co tam? Dla 30 srebrników pójdziemy na układ z Cezarem i tak dalej. Każdy jeden kapłan nie jest z Ducha Bożego, robiąc podziały w Kościele Chrystusa. Taki kapłan jest uformowany przez samo piekło. To szkodnik, który chce zabić w was wiarę. Wiarę. Każdy jeden, który prawdziwie wierzy w Boga Jezusa Chrystusa, będzie strzegł jego przykazań, nakazów i zakazów, jakie zostawił nam w Ewangelii. Pan Duda, Morawiecki, Niedzielski i tak dalej postawili się ponad prawo Boże, dając Kościołowi Chrystusa swoje wytyczne, które spowodują podziały w Kościele. To antychryści i zabójcy mający diabła za ojca i ci wszyscy w episkopacie i każdy kapłan z osobna, idąc za ich głosem, jest zdrajcą i zabójcą dusz. Każdy, kto się rzuci na świątynię, ciało ludzkie, które jest świątynią dla Ducha Świętego i jest członkiem ciała Chrystusa, jest mordercą. Tacy oto są w rządzie i episkopacie. Tak również w każdej diecezji i parafii. I nie łudźcie się, że to są święte krowy, bo klękają na Jasnej Górze czy gdziekolwiek. Po owocach ich poznacie. A owoce są takie, iż nie słuchają Boga i Jego prawa. Żydzi dawniej za nieprzestrzeganie prawa kamieniowali ludzi, a dziś jedna wielka nierządnica w Kościele, która za ojca diabła ma, a wy w niej uczestniczycie. Słuchaj, episkopacie, i każdy kapłanie z osobna. Nie uda się wam przenieść waszych bogactw przez bramę śmierci. Już padacie jeden po drugim i będziecie padać. Wasza władza i duma stanie się dla was hańbą przed tronem Bożej Sprawiedliwości na sądzie. Wasze uczynki i wierność prawu Bożemu wskażą wam drogę wiecznego spoczynku. Nie jesteście z jedności z ołtarzem Golgoty Chrystusa, bo uczyniliście sobie coś innego. Stoi naprzeciw Kościele. Ma różne nazwy. Jedna z nich to odstępstwo. Gdybyście tak naprawdę wierzyli, że Chrystus jest obecny w tabernakulum, na pewno byście nie odwracali się tyłem do Niego podczas mszy, tylko byście sprawowali przy pierwszym ołtarzu mszę świętą. I dobra rada dla was. Jeśli ktokolwiek w domu Bożym będzie robił wam jakieś limity, nakazywał chodzić w szmacie i tak dalej, podawajcie ich do sądu za bezprawie. Sprawa jest od ręki do wygrana, bo prawo Boże i konstytucja stoi po waszej stronie.
Tylko potrzeba trochę odwagi i weźcie sobie do serca ten werset drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. To jest trzeci rozdział, 17-18. Jak macie się zachowywać w kościele? Jeśli wy te słowa ignorujecie, to po co wam chodzić do kościoła? To jest nakaz ewangeliczny, jak macie się zachować w kościele, na mszy i każdej modlitwie, nabożeństwie. Ci barbarzyńcy, kapłani, tak was wystraszyli, bo sami nie wierzą. Są na usługach diabła. Taki to jest zabójcą i mordercą. Tak więc, bratkowie, zacznijcie walczyć o Kościół powszechny, powszechny. I buntujcie się przeciw tym, co nie słuchają Chrystusa i Jego praw. I nadchodzi godzina, i nawet już jest, kiedy to pleba od zboża zostaną odsunięte, bo się okaże dla każdego kapłana i wiernego, po której stronie się opisze. Chrystus albo szatan. Powiem wam o tym, bo już jest to mój święty obowiązek was ostrzec o tym. Aż się nie chce wierzyć, że to już za parę tygodni. Pismo musi się wypełnić. Koniec i kropka. Abyście wy stanęli po właściwej stronie, bratkowie. Tak więc niech wam Pan Bóg błogosławi, bratkowie. Matka Boża prowadzi po drogach syna do syna. Trzymajcie się zawsze mocno różańca i Matki Bożej. A po świętach wam naprawdę powiem coś wam bardzo ważnego, bo o tej nowej religii to ktoś troszeczkę za mało powiedział, a ona już jest. I ja wam to pokorzę. I o mój przyjaciel rekinek też. Z Panem Bogiem i Najświętszą Maryją Panną.